Jeśli jesteś w ciąży i chcesz się dowiedzieć, ile powinnaś przybrać na wadze w poszczególnych trymestrach, co jeść, a czego unikać, jak radzić sobie z nieprzyjemnymi dolegliwościami pojawiającymi się w ciąży, jakie ćwiczenia wykonywać, by utrzymać się w formie i nie szkodzić dziecku, ten film jest dla Ciebie. Bądź zdrowa i aktywna w ciąży. Kiedy kobieta w ciąży zwiększa swoją wagę, nie mówimy o tym, że tyje, ale że przybiera na wadze. Wynika to z fizjologicznych procesów mających miejsce w ciele kobiety. Jednak nawet przybieranie na wadze powinno mieć swoje granice. Zalecany przyrost masy ciała kobiet ciężarnych nie jest jednakowy dla wszystkich, ale uzależniony od masy ciała przed ciążą. Aby sprawdzić, ile optymalnie dla Ciebie i Twojego dziecka możesz przybrać na wadze, musisz wiedzieć, czy przed ciążą Twoja masa ciała mieściła się w normie. Jak to zrobić? Najlepiej wyliczając wskaźnik masy ciała BMI, czyli Body Mass Index z okresu przed zajściem w ciążę. Wartość wskaźnika BMI dla prawidłowej masy ciała wynosi od 18,5 do 24,9. W zależności od tego, jakie było Twoje BMI przed ciążą, powinnaś przybrać na wadze określoną liczbę kilogramów, co omówimy w dalszej części filmu. BMI obliczamy według wzoru. Dzielimy masę ciała podaną w kilogramach przez wzrost podany w metrach podniesiony do kwadratu. Jeśli masz 168 cm, 1,68 m wzrostu i przed ciążą ważyłaś 57 kg, Twoje BMI wynosiło więc 20,2. Jednak im większy był Twój wskaźnik BMI tuż przed ciążą, tym mniej powinnaś przybrać na wadze w jej trakcie, ponieważ Twój organizm już posiada rezerwę energii w postaci nadmiarowej tkanki tłuszczowej. Z czego wynikają dodatkowe kilogramy? Dodatkowe kilogramy, o które stajesz się cięższa w okresie ciąży, zawdzięczasz temu, że w Twoim ciele rozwija się nowe życie. Twoją ciążową masę ciała tworzą rosnące w macicy dziecko, ciężar łożyska, ilość płynu owodniowego, powiększenie gruczołów mlecznych, zwiększenie objętości krwi i płynów wewnątrz i zewnątrz komórkowych oraz gromadząca się tkanka tłuszczowa. Zalecane całkowite przyrosty masy ciała zależne są od wskaźnika masy ciała, jaki miałaś przed zajściem w ciąży. Według zaleceń opracowanych przez Institute of Medicine w 2009 roku, jeżeli przed zajściem w ciąży miałaś niedowagę, wtedy powinnaś przybrać na wadze od 12,5 do 18 kg. Jeżeli miałaś prawidłową masę ciała, powinnaś przybrać na wadze od 11,5 do 16 kg. Natomiast jeżeli przed zajściem w ciąży miałaś nadwagę, powinnaś przybrać na wadze od 7 do 11,5 kg. Z kolei w przypadku otyłości powinnaś przybrać na wadze od 5 do 9 kg. Zbyt małe, jak i zbyt duże przyrosty masy ciała w ciąży nie są obojętne dla Twojego zdrowia i zdrowia Twojego dziecka. Zbyt małe przyrosty masy ciała, szczególnie kiedy przed ciążą miałaś niedowagę, mogą być przyczyną takich powikłań jak przedwczesny poród czy zbyt niska masa urodzeniowa poniżej 2,5 tysiąca gram. Natomiast nadmierne przyrosty masy ciała oraz nadwaga i otyłość przed zajściem w ciążę zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy ciężarnych, nadciśnienia tętniczego, stanu przedrzucawkowego oraz makrosomii płodu, czyli masa urodzeniowa Twojego dziecka będzie wtedy powyżej 4000 gram. Czy w ciąży jeść więcej? O ile więcej? To podstawowe pytania, które stawiają przyszłe mamy. Wokół jedzenia w ciąży narosło wiele mitów i przesądów. Warto zatem przyjrzeć się temu tematowi ze zdroworozsądkowego punktu widzenia. Powinnaś pamiętać, że w okresie ciąży zapotrzebowanie kaloryczne zmienia się tak naprawdę w niewielkim stopniu i jest uzależnione od okresu ciąży, czyli od tego, w którym jesteś trymestrze. Natomiast znacznie zwiększa się zapotrzebowanie na określone składniki odżywcze. Dlatego istotne jest, byś spożywała produkty o małej kaloryczności, ale dużej wartości odżywczej. Pierwszy trymestr. W pierwszym trymestrze Twoje zapotrzebowanie kaloryczne jest takie samo jak przed zajściem w ciążę, zatem nie powinnaś jeść więcej niż dotychczas.
oczywiście pod warunkiem, że do tej pory odżywiałaś się prawidłowo. Jednak zwracaj uwagę na to, co jesz. Wybieraj produkty o wysokiej jakości odżywczej. Spójrz na przykład, jeśli jesteś kobietą spodziewającą się jednego dziecka, a Twoje zapotrzebowanie energetyczne jest przeciętne, czyli wynosi około 2000 kilokalorii dziennie, to w pierwszym trymestrze powinnaś komponować swój dzienny jadłospis, wykorzystując 8 porcji produktów zbożowych. Przykładowa jedna porcja to na przykład jedna kromka chleba lub 3 łyżki, czyli 30 g kaszy, ryżu bądź makaronu. Mowa o ilości przed ugotowaniem. 3 porcje mleka i produktów mlecznych. Jedna porcja to na przykład jedna szklanka mleka, jogurtu czy maślanki. 400 g warzyw, takich jak na przykład kapusta pekińska, sałata, fasolka szparagowa, pomidory, papryka. 300 g owoców, takich jak na przykład porzeczki, truskawki, pomarańcze, morele. Jedną porcję mięsa, na przykład pieczonej piersi z kurczaka bez skóry lub jego białkowych zamienników, tłustej ryby morskiej, na przykład duszony łosoś lub halibut, jaj, nasion roślin strączkowych, takich jak fasola, soczewica, ciecierzyca. Pamiętaj o przeliczniku. Porcja mięsa to około 150 g. Porcja nasion strączkowych to 40 do 60 g suchych nasion. W dziennym jadłospisie nie powinno zabraknąć również tłuszczów, 3 łyżki oleju roślinnego lub miękkiej margaryny czy masła, płynów, około 2 do 2,5 litra, głównie wody. Staraj się jeść jedną porcję mięsa 4-5 razy w tygodniu, a 2 razy w tygodniu sięgaj po rybę. Najlepiej wybierając gatunki morskie o niskiej zawartości rtęci. Do posiłków włączaj nasiona roślin strączkowych, zwłaszcza gdy tego dnia nie jesz mięsa. Drugi trymestr. W drugim trymestrze Twoje zapotrzebowanie kaloryczne wzrasta o około 360 kilokalorii dziennie względem zapotrzebowania sprzed ciąży, czyli jeden dodatkowy posiłek. W tym okresie szybko przybierasz na wadze, bo intensywnie rośnie Twoje dziecko. Do codziennego jadłospisu możesz dodać jedną porcję mleka, na przykład szklankę mleka lub opakowanie jogurtu, jedną porcję warzyw, 100 g, to na przykład talerzyk surówki, jedną porcję owoców, 100 g, to na przykład jedno jabłko, pół porcji chudego mięsa lub jego zamienników, tłustej ryby morskiej, jaj, nasion roślin strączkowych, na przykład 3 plasterki szynki lub jedno jajko, albo 4 łyżki gotowanej fasoli. Trzeci trymestr. W trzecim trymestrze Twoje zapotrzebowanie kaloryczne wzrasta o około 475 kilokalorii dziennie w stosunku do tego sprzed ciąży, czyli o około 115 kilokalorii w stosunku do drugiego trymestru, co oznacza jedną małą, dodatkową przekąskę. Twoje dziecko nadal rośnie, a Twój organizm zaczyna odkładać tkankę tłuszczową, która będzie tworzyć zapas energii wykorzystywanej podczas laktacji. Wystarczy, że do jadłospisu drugiego trymestru dodasz jedną porcję produktów zbożowych, na przykład jedną kromkę chleba lub 3 łyżki kaszy, czyli 30 g przed ugotowaniem. Pamiętaj, że w okresie ciąży nie należy się odchudzać. Nawet w przypadku otyłości, z powodu ryzyka, jakie to stwarza dla Ciebie i dziecka. Wyeliminuj jednak z dotychczasowego jadłospisu produkty wysokokaloryczne z ubogą wartością odżywczą, czyli żywność typu fast food, słodkie napoje, słodycze. Zastąp je produktami bogatymi w składniki odżywcze, takimi jak mleko, warzywa, owoce czy kasze. Nie bez powodu pierwsza zasada zdrowego żywienia w ciąży brzmi: jedz dla dwojga, nie za dwoje. Pamiętaj, że nie ma produktu spożywczego, który zawierałby wszystkie niezbędne składniki odżywcze w wystarczających ilościach. Podczas przygotowywania posiłków sięgaj więc po różnorodne produkty wysokiej jakości. Dzięki temu dostarczysz sobie i dziecku wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. Zasada druga głosi: jedz różnorodnie. Korzystając z zasady różnorodności, powinnaś wykorzystywać wysokiej wartości produkty z wszystkich grup zawartych w piramidzie zdrowego żywienia Instytutu Żywności i Żywienia. Zatem warzyw i owoców, produktów zbożowych, mleka i produktów mlecznych, mięsa, ryb, jaj, nasion roślin strączkowych oraz tłuszczów roślinnych.
W danej grupie produktów powinnaś wykorzystywać różnorodne produkty. Zatem, jeżeli korzystasz z grupy warzyw, wykorzystaj różnokolorowe warzywa. Ponadto, powinnaś korzystać z różnych technik kulinarnych, wykorzystując przede wszystkim gotowanie, gotowanie na parze i pieczenie, a unikać smażenia. Zasada trzecia. Jedz regularnie. Staraj się jeść 5, a od drugiego trymestru 6 regularnych posiłków w ciągu dnia. Czyli jedz częściej, ale mniejsze porcje. Przerwy pomiędzy posiłkami powinny być nie krótsze niż 2,5 godziny i nie dłuższe niż 4 godziny. Chodzi o to, aby poziom cukru był zabezpieczony w ciągu całego dnia. Od drugiego trymestru profilaktycznie spożywaj dodatkowy posiłek, jest to ten szósty posiłek, który ma Cię chronić przed nocnym niedocukrzeniem. Powinien być spożywany w godzinach 21-22 oraz nie powinien składać się z cukrów prostych, to znaczy nie powinien to być ani owoc, ani słodycze, natomiast powinna to być kanapka. Zaplanuj swoje posiłki tak, aby 3 z nich, śniadanie, obiad, kolacja, były większe, natomiast pozostałe 2-3 posiłki mniejsze, zarówno pod względem objętości, jak i kaloryczności. W okresie ciąży unikaj spożywania produktów, które ze względu na swoje właściwości, skład lub ryzyko mikrobiologiczne mogą zaszkodzić Tobie i dziecku. W czasie ciąży powinnaś wyeliminować następujące produkty. Wątróbka. Ze względu na bardzo dużą zawartość witaminy A, której duże dawki mogą prowadzić do wad wrodzonych płodu. Surowe mięso, ryby, owoce morza i produkty z nich przygotowane. Na przykład tatar, sushi. Mięso niepoddane całkowitej obróbce termicznej, na przykład bewsztyk. Surowe lub niedogotowane jaja i produkty z takich jaj, na przykład domowe kremy, majonezy. Ryby drapieżne, na przykład rekin, miecznik, żarłacz błękitny, szczupak. Mogą być one zanieczyszczone organicznymi związkami chemicznymi oraz metalami ciężkimi, na przykład metylortęcią. Surowe kiełki roślin, niepasteryzowane mleko i jego przetwory, na przykład domowe mleko zsiadłe, sery pleśniowe, nieumyte owoce i warzywa, produkty spożywcze nieznanego pochodzenia, alkohol. Nie jest określona żadna bezpieczna ilość alkoholu w okresie ciąży. Alkohol ma toksyczne działanie na płód na każdym etapie ciąży. Podważanie szkodliwych skutków picia małych ilości alkoholu w okresie ciąży jest bezzasadne, więc dla zdrowia swojego dziecka zachowaj abstynencję. Jakie dolegliwości mogą pojawiać się podczas ciąży? Jak sobie z nimi radzić? W czasie ciąży mogą się pojawić dolegliwości ciążowe takie jak nudności i wymioty, zaparcia, zgaga, skurcze łydek czy infekcje układu moczowego. By sobie z nimi radzić, możesz stosować konkretne modyfikacje żywieniowe. Na nudności i wymioty staraj się jeść pokarmy mniejszymi porcjami. Także, jak masz nudności poranne bądź wieczorne, korzystaj z suchych przekąsek, takie jak biszkopty, migdały, herbatniki. Możesz je spożywać zaraz po wstaniu z łóżka. W przypadku zaparć ważne jest, żebyś jadła regularne posiłki oraz byś piła więcej wody, czyli 3 litry wody. Ponadto zwiększyła swoją aktywność fizyczną, jeśli nie masz przeciwwskazań. Ważne jest natomiast, abyś nie stosowała herbatek ziołowych ani tabletek ziołowych przeczyszczających, dlatego że ich stosowanie może powodować wystąpienie przedwczesnego porodu. Na zgagę jedz posiłki powoli, dokładnie przeżuwając oraz pij płyny pomiędzy posiłkami, a nie w trakcie posiłków. Jeżeli wystąpią u Ciebie skurcze łydek, powinnaś w Twojej diecie wykorzystywać produkty, które są bogate w magnez, wapń i potas. Zatem produkty zbożowe z pełnego przemiału, nasiona roślin strączkowych, kakao, orzechy oraz warzywa zielone. W swojej diecie powinnaś wykorzystywać żurawinę bądź sok z żurawiny, który jest pomocny w infekcji układu moczowego. Powinnaś także wykorzystywać produkty, które są bogate w witaminę C. Dlaczego warto być aktywną w ciąży? Umiarkowana aktywność fizyczna kobiety ciężarnej niesie za sobą dużo korzyści, zarówno w obszarze psychiki, jak i kondycji przyszłej mamy. Aktywność fizyczna podejmowana w ciąży powoduje, że kobieta jest bardziej sprawna fizycznie, lepiej znosi dolegliwości ciążowe, ma lepsze samopoczucie. Także aktywność fizyczna pomaga kobiecie po porodzie wrócić do formy w sposób bezpieczny dla niej i dla dziecka. Pamiętaj, ćwiczyć w ciąży możesz tylko wtedy, kiedy lekarz prowadzący wyrazi na to zgodę.
Zanim zdecydujesz się na ćwiczenia fizyczne, powiedz swojemu lekarzowi o wszystkich schorzeniach i dolegliwościach. Jakie formy aktywności są wskazane w ciąży? Jeżeli przed zajściem w ciążę nie ćwiczyłaś, bądź wykonywałaś ćwiczenia umiarkowane, wtedy możesz wykonywać spacery tak do 2 km, ćwiczenia relaksacyjne, jeździć na rowerze stacjonarnym, a także podejmować zajęcia na sali, na przykład ćwiczenia z piłkami bądź zajęcia typu pilates. Jeżeli natomiast byłaś bardziej aktywną kobietą przed zajściem w ciąży i wykonywałaś 3 razy w tygodniu ćwiczenia, wtedy możesz sobie pozwolić na więcej. Zatem wykonywać takie ćwiczenie jak jogging i trucht do 3 km, możesz wydłużać sobie spacery do 5 km, podejmować także ćwiczenia z niewielkim obciążeniem na siłowni, a w zimę możesz także jeździć na nartach biegowych. Natomiast są pewne formy aktywności, które są zakazane w ciąży. Kobieta ciężarna nie powinna ich wykonywać. Do nich należą bieganie, nurkowanie, skoki, jazda konna, wszelkie aktywności, które są związane z ryzykiem wstrząsów, takie jak jazda terenowa bądź windsurfing, a także wszelkie aktywności, które zagrażają kobiecie, jeżeli chodzi o wystąpienie potencjalnego urazu. Są to zatem gry zespołowe takie jak siatkówka, koszykówka, ale także sporty walki. Jakie są podstawowe zasady podczas wykonywania ćwiczeń? Równowaga to podstawa. Pamiętaj, by zawsze wykonać tyle samo powtórzeń na każdą ze stron, czyli na przykład 8 na prawą nogę i 8 na lewą nogę. Po drugie, kontroluj oddech. Ruch wykonuj zawsze na wydechu, czyli weź głęboki wdech nosem i z wydechem ustami wykonaj ruch. Następnie weź powtórny wdech nosem i z wydechem ustami wróć do pozycji wyjściowej. Po trzecie, nie przemęczaj się. Pamiętaj, by Twój trening był umiarkowany. Domowy sposób, by to sprawdzić, jest prosty. W trakcie wykonywania ćwiczeń nie powinna łapać Cię zadyszka i powinnaś być w stanie normalnie mówić. Po czwarte, dostosuj ćwiczenia do swoich możliwości. Jeśli przed ciążą nie ćwiczyłaś, zacznij spokojnie, czyli 10 minut lekkiej rozgrzewki, 10 minut ćwiczeń i 10 minut relaksu. Po tygodniu rozgrzewka 10 minut, ale ćwiczenia właściwe wydłuż do 15 minut. Co tydzień możesz wydłużać tę część o 5 minut, jednak Twój cały trening nie powinien przekroczyć 50 minut. I pamiętaj, zachowaj ostrożność. Jeśli ćwiczysz sama i poczujesz skurcze macicy, nagłą, znaczącą zmianę ruchów płodu, po 28 tygodniu ciąży, ból lub zawroty głowy, ból w dole brzucha, ból w klatce piersiowej, że robi Ci się słabo lub trudniej złapać oddech, natychmiast przerwij ćwiczenia. W okresie ciąży odżywiaj się prawidłowo i nie unikaj ćwiczeń. Bądź zdrowa i aktywna w ciąży. Więcej porad i rekomendacji ekspertów znajdziesz na stronie www.zachowajrównowagę.pl. Niniejszy film został przygotowany z należytą starannością. Mimo to film ten nie jest poradnikiem medycznym i autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną szkodę, która może być efektem niewłaściwej interpretacji treści filmu, w tym za urazy powstałe w trakcie wykonywania ćwiczeń. W razie wątpliwości zaleca się skorzystanie z porady lekarza, dietetyka lub wykwalifikowanego trenera.